Zniszczono tablicę upamiętniającą Pawła Adamowicza Gdańsk. Zniszczenie tablicy upamiętniającej Pawła Adamowicza. Zatrzymano 22-latkę. Gdańska policja zatrzymała nad ranem 22-latkę podejrzaną o dokonanie aktu wandalizmu na tablicy upamiętniającej tragicznie zmarłego prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Kobieta miała namalować na tablicy krzyż celtycki, wykorzystywany jako symbol ruchów rasistowskich. Jak powiedział w środę oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Mariusz Chrzanowski, 22-latkę zatrzymano o godzinę 4:30 w Gdańsku na ulicy Kurkowej. Policja otrzymała zgłoszenie od operatora miejskiego monitoringu, który nagrał niszczenie tablicy poświęconej pamięci prezydenta Gdańska przez nieznaną osobę. Operator przez cały czas był w kontakcie z wysłanymi na miejsce funkcjonariuszami. Osoba podejrzewana o zniszczenie tablicy oddaliła się pieszo i została zatrzymana, dodał Chrzanowski. Na tablicy namalowano krzyż celtycki, używany przez ruchy rasistowskie, jako symbol Fight Power. Znaleziono przy niej pojemnik ze sprayem. Przy zatrzymanej kobiecie znaleziono pojemnik ze sprayem, a policyjny technik zabezpieczył farbę z pomnika. Obecnie kobieta przebywa w policyjnym areszcie i czeka na postawienie zarzutów. Za zniszczenie pomnika grozi jej grzywna lub kara ograniczenia wolności. Tablicę poświęconą pamięci zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza na ulicy Bogusławskiego odsłonięto w rocznicę tragedii. Na kamiennym bloku widnieją ostatnie słowa Adamowicza, które wypowiedział ze sceny tuż przed atakiem nożownika Stefana W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w styczniu 2019 roku.